Siema byku, co tam? Zamknęli ci siłownię? Współczuję. Łączę się z tobą w bólu. Ja mam ten komfort, że mam swoją. To sobie poćwiczę. Ale to niewesoło wygląda. Niby na 2 tygodnie, niby te siłownie są zamknięte, ale... Mi się wydaje, że to nie potrwa 2 tygodnie, bo to się ta zaraza. Pieprzona się dopiero rozkręca. Myślę, że to potrwa troszkę dłużej niż 2 tygodnie. Także trzeba szukać na gwałt jakiejś domowej. I napieprzać. Ja zaraz właśnie zaczynam trening. I nie przejmuję się tym, że gdzieś tam jest coś zamknięte. Mam swoją teraz właśnie słowa domowa siłownia nabierają prawdziwej mocy właśnie. Nawet kiedyś ktoś w komentarzach, nie na YouTubie, tylko gdzie indziej, w komentarzu powiedział, że jestem bardzo ograniczony, że sam sobie zrobiłem siłownię i sam tutaj ćwiczę. Że jak można być tak ograniczonym? Przecież są inne siłownie. Mogę sobie kupić karnet i iść do sieciówki. Czystej, ładnej, pięknej, super. No ale. Ale jestem tak ograniczony, że wolę sobie zrobić sam i ćwiczyć sobie samemu tutaj, gdzie sobie zrobiłem, bo na przykład mam daleko do sieciówki. Tylko teraz, jak się czuję... Co by powiedział teraz ten człowiek, który określił mnie, że jestem jakiś zacofany, czy coś w tym stylu, że zrobiłem sobie siłownię i że sam sobie tutaj ćwiczę. Bo jak można tutaj ćwiczyć? Przecież trzeba iść do sieciówki, kupić karnet. Jak ten człowiek teraz funkcjonuje, to nie wiem. Ale mam nadzieję, że mu dobrze teraz jest. Teraz będzie odpoczywał, bo na pewno nie pójdzie do takiej siłowni. Nie jest przecież takim idiotą jak ja, żeby iść do siłowni takiej domowej i ćwiczyć. No bo gdzieś tak można, tak nie wolno przecież, według jego. Ale pieprzyć to. Każdy orze jak może. Oby było wszystko ok, oby jak najszybciej to się skończyło, obyście mieli zdrowie i siłę. Jak jest zdrowie, to jest siła. Są pieniądze wtedy, bo się zarabia i wszystko jest ok. A jak nie ma zdrowia przez, dajmy na to właśnie, wirusa, to jest już lipa. Siedzisz w domu, chorujesz. I nie wiadomo, czy przeżyjesz. No ale co zrobić? Taki nasz los. No nic, tyle na dzisiaj. Także trzymajcie się zdrowo. Nie wychodźcie z domu według przepisu. Nie wolno. O! Teraz jest hasło. Zostań w domu. No, moje hasło na dzisiaj, zostań w siłowni. Trzeba coś zrobić. Jakiś trening, iść do domu. Dobra, kończę. Na razie, cześć, trzymajcie się. Do zobaczyska wkrótce.